Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Asia i dzisiaj rozpoczynamy vloga z Grecji. Cześć, siemanko. Mówię, że w tempo wszyscy śpią. Jest 2:20 i lecimy na lotnisko. Godzina 4:20 i czekam, aż otworzą mój gate, żebym mogła się odprawić i iść na bestłówkę, może jakąś herbatę kupić. Lotnisko jest strasznie puste, jest bardzo mało ludzi. Tak jak wam mówiłam, mój lot jest opóźniony, także na razie siedzę i czekam. No i po prostu najbliższe 3 godziny spędzę na lotnisku. Także miałam wcześniejszy bus, a że na tą wycieczkę nie biorę żadnej walizki, no to tak de facto nie musiałam być aż tak wcześnie, ale nie było innej opcji, także teraz siedzę i czekam, aż będę mogła pójść do check-inu i się odprawić. Ja już jestem w gejście, czekam na mój lot, który będzie za około 2 godzinki, także chyba jakaś drzemka wleci. Nie mówię głośno, bo wiecie, ludzie chcą bardziej spokoju, także idę się trochę strzemnąć. No i dzień dobry na lotnisku w Atenach. Lot, powiem wam, był straszny, było dużo turbulencji. Nie, strasznie udało mi się zdrzemnąć, więc trochę jestem wypoczęta. Teraz lecę na metro i zobaczyć się z moimi rodzicami i z moim pieskiem. Także jest godzina 9:30. Jestem godzinę później niż powinnam być, ale nie szkodzi, zjemy sobie wspólnie śniadanko. No i dzień dobry z centrum Aten. Idziemy trochę się poszlajać, zobaczyć jakieś fajne miejsca. Byliśmy już zobaczyć Akropol z daleka. Jutro mamy plan go zwiedzić w całości, a dzisiaj tak trochę rekreacyjnie, trochę żeby się poszwendać, także lecimy na spacerek. Mam nadzieję, że trafimy w jakieś fajne miejsca, takie niecodzienne, może kolorowe, może gdzieś przestaniemy coś zjeść, coś się napić, zobaczymy. Także lecimy na spacerek, bo oczywiście... Moje pierwsze wrażenie z Aten to jest to, że miasto jest brudne, jest troszeczkę takie, bym powiedziała, zakorkowane. Ale to na przykład zrobiło na mnie duże wrażenie, czyli część kuchni, która została po rozebranym budynku. Także takie rzeczy robią na mnie wrażenie. Oczywiście dużo takich problemów związanych z komunikacją, dużo aut. Bardzo mało miejsca takich zielonych dla piesków, żeby mogły normalnie oddać swoje potrzeby. Dużo takich turystów, dużo oczywiście młodych ludzi. Ateny to są jedne z popularniejszych kierunków na Erasmusa, także naprawdę było to widać. Natomiast jak na miasto, to całkiem przyjazne. Ja byłam raz i wydaje mi się, że raz wystarczy. Nie odczuwam takiej potrzeby, żebym chciała wrócić. Tutaj jest jedna z główniejszych ulic, jeśli chodzi o zakupy, o sklepy, także nocą w tle Akropol. Możecie zobaczyć. Tutaj też jest jedna, że tak powiem, z główniejszych takich miejsc do spotkań. Bardzo dużo młodzieży tutaj siedziało. No i tutaj mamy Ateny nocą, które naprawdę robią wrażenie. Widoki są no niepowtarzalne. Tutaj Akropol bardzo ładnie oświetlony. Powiem szczerze, że z większości miejsc w Atenach możecie zobaczyć Akropol. Czy to w dzień, czy to w nocy, jest on naprawdę dobrze widoczny z wielu miejsc. Czy to z ulic, czy to z jakichś punktów widokowych. Także naprawdę nie da się nie zobaczyć Akropolu, będąc w Atenach, bo jak idziemy na spacer, to po prostu cały czas go widać. Także tutaj jesteśmy na punkcie widokowym przy Akropolu, no i taki mały sneak peek, jak wygląda to wszystko w nocy. Siemaneczko, Ateny dzień drugi.
Jest godzina 13. Dzisiaj trochę późno. Rozpoczynamy zwiedzanie. Wczoraj przeszliśmy 30 tysięcy kroków, więc trzeba było trochę odpocząć rano. Teraz lecimy na Akropol, zwiedzić Akropol i zobaczymy, co dalej. Potem może jakaś kolacja fajna i no i dzisiaj taki trochę spokojny dzień, bo jutro o godzinie 6 mam metro, także nie chcę też za dużo chodzić, żeby miała jutro siły na samolot. Także lecimy na Akropol. Oczywiście Ateny też mają swój urok i też mają miejsca, które zachwyciły mnie, które mi się bardzo podobały i to jest na przykład jedno z nich. Takie rzeźby, które były przy drodze, no coś niesamowitego, bardzo mi się to spodobało. To też na mnie zrobiło duże wrażenie, które mi przypominało Forum Romanum w Rzymie, a bardzo lubię takie klimaty, więc naprawdę super, super opcja dla mnie. I tutaj byliśmy w parku, który jest przy Akropolu. Tutaj mój pies wreszcie, że tak powiem, mógł zobaczyć trochę trawy w Atenach. Idziemy teraz wypełnić jedną misję, czyli napić się dzika, napój bogów na Akropolu, tam gdzie jest miejsce greckich bogów, także lecimy z misją. Chwila przerwy w cieniu. Przed chwilą udała nam się akcja z piciem dzika. Natomiast przyszła pani, która powiedziała, że ona widziała, że ja coś piję, że mam usunąć to zdjęcie. A że zrobiłam zdjęcie i film, to usunęłam tylko zdjęcie. Także film jest, że nie można pić takich rzeczy tutaj i w ogóle. Także akcja zakończona sukcesem. Szkoda tylko, że nie mam zdjęcia, ale to sobie ze stop klatki z filmu zrobię, także nie ma problemu. Strasznie ciepło. Ja już zdążyłam krop top ściągnąć, bo jest po prostu upał. Dobrze, że jest wiatr. Bez wiatru to by w ogóle była patelnia, także niby jest 24 stopnie, a ja myślę, że z 30 jest odczuwalne. Także jest strasznie ciepło. A chwila przerwy i lecimy dalej. Jeśli chodzi o Akropol, to naprawdę robi wrażenie. To, jak to było kiedyś skonstruowane, że przeżyło to tyle lat, coś nieprawdopodobnego, niesamowitego. Bardzo mi się podobało też oczywiście widoki, które były z góry, bo jest to jeden z wyższych punktów w Atenach. Oczywiście nie można nie zapomnieć o tym, że było niesamowicie gorąco. Jak widzicie, praktycznie nie ma tutaj ani grama cienia, więc było naprawdę o wiele bardziej odczuwalna temperatura niż na dole. Tutaj obsługa mi powiedziała, że średnio temperatury są 6 stopni większe niż w mieście, więc naprawdę jak ktoś chce zwiedzać Akropol, czerwiec, lipiec, sierpień, to po godzinie 10, od 10 do 16 po prostu nie ma moim zdaniem szans, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Także widoki robią naprawdę ogromne wrażenie. Jest to coś niesamowitego, ale szczerze mówiąc klimat taki troszeczkę chorwacki, bo tutaj te czerwone dachy mi się bardzo kojarzą z Chorwacją. Troszeczkę właśnie taki włoski, także bardzo fajny miks. Nie wiem, czy pamiętacie z mitologii greckiej Atlasa, który dźwigał świat. No to właśnie tak to można było sobie zwizualizować. Później byliśmy w knajpie, gdzie zamówiliśmy frytki z fetą i tzatziki były naprawdę super. Także fajny grecki przysmak. Tutaj kolejna ulica z widokiem na Akropol, także naprawdę wszędzie można go zobaczyć. Natomiast tutaj będzie za chwilę zmiana warty, także koniecznie słuchajcie, oryginalny dźwięk jest, zwróćcie uwagę na dźwięk butów, które wydają. Thank you.
Boże! Ostatnie spacerki natrafiliśmy na bardzo instagramową kawiarnię, także bardzo różowe miejsce. No i też spotkałam podobiznę Zenka Martyniuka w greckiej wersji, także musiałam to uwiecznić dla potomnych. I zgadnijcie, kto spóźnił się następnego dnia na metro, na samolot. Tak, ja. Miałam mieć metro o godzinie 6:13. Na rozkładzie na stacji metra pisało, że będzie o innej godzinie. Ludzie mówili mi, że będzie o innej godzinie. Finalnie przyjechał jeszcze o innej godzinie, ale udało mi się jakimś cudem być na lotnisku na czas.
Natomiast miałam bardzo, bardzo, bardzo mało czasu i powiem Wam szczerze, że pierwszy raz w życiu się bałam, że nie zdążę, więc teraz zrobię takie małe story time, jak to wyglądało. Wbiegłam dosłownie na lotnisko, bo miałam bardzo już naprawdę niewiele czasu do zamknięcia mojego jakby kontroli bezpieczeństwa. Także mogli mnie nie wpuścić już na pokład, więc przeprosiłam wszystkich ludzi w kolejce i wpuścili mnie. Pani mi powiedziała, że nie, że jeszcze spokojnie mam czas, tylko że muszę się pośpieszyć przy kontroli bezpieczeństwa. Tam mi troszeczkę zeszło z racji tego, że mieli problem z tym, że przewożę jedzenie, ale po kontroli bezpieczeństwa od razu po prostu poleciałam do gate'u, który był niestety na samym końcu lotniska. To był chyba najbardziej oddalony gate od kontroli bezpieczeństwa, jaki mógł być. Więc kiedy jakby dobiegłam już do tego gate'u, zobaczcie po prostu, wyobraźcie sobie moją minę, kiedy zobaczyłam na jakby wyświetlaczu, że Larnaka i gate closed, czyli po prostu spóźniłam się na samolot. I pierwszy raz w życiu miałam po prostu tak, że pomyślałam sobie, że no będę musiała kupić bilety za 100 euro z dnia na dzień, żeby po prostu jakoś dolecieć na Cypr. Finalnie okazało się, że był to samolot innej linii lotniczej i Wizz Air, z którym leciałam na Cypr, jeszcze w ogóle nie doleciał z Cypru, także całe szczęście miałam po prostu opóźnienie, o których nikt mi nie poinformował nigdzie, także było to dla mnie bardzo stresująca sytuacja i mam nadzieję, że już się nigdy nie powtórzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!